Cześć kochani, hi. I just wanted to record a little message for you guys, for my cute family, but I'm going to speak Polish, okay? So my parents can understand, but I love you all. Jak widzicie, jesteśmy blisko cmentarza w Spanish Fork. Z tej strony jest cmentarz, a z tej strony, teraz się już nie będziecie musieli na mnie patrzeć, a z tej strony jest boisko piłki nożnej i William, jedno z dzieci Natana i Jody, właśnie gra w piłkę nożną. Przyszli tutaj rodzice, niektórzy się zbytnio podniecają i krzyczą strasznie. I zobaczcie, jak pięknie, zobaczcie, jakie piękne chmury. Niebo nad nami jest prawie zupełnie czyste, ale nad chmurami, nad górami są piękne chmury. Widzicie, jak ładnie? No, to chciałem was bardzo pozdrowić i pokazać wam, jak tu jest pięknie. A dla babci i dziadka chciałem wam pokazać, że to, co pokazują na filmach, te słynne mecze piłki nożnej, na które przychodzą rodzice, to jest prawda. Amerykanie rzeczywiście biorą to bardzo poważnie. Także rozmawiałem z Natanem, na to powiedział mi, że jeżeli chodzi o piłkę nożną, to dzieciaki nie grają raczej na podwórkach, tylko właśnie dwa razy w tygodniu mają mecze. Teraz wam jeszcze pokażę Natana i Jody i ich córeczkę fajną. Hey guys, I'm just recording this for my family. Hi, cutie. A tu jest Jody. Cześć. Cześć. Or hello. Yeah, my parents are gonna listen to it, so thank you for speaking Polish. A to jest Natan. Ten sam dziwny Natan. Jak to dziwny? No, znaczy przystojny. Chciałem powiedzieć przystojny. Yes, oh yeah, where is he? Oh yeah, he's right there. Yeah, one of those. Jedna z tych szarych kropeczek to jest William. To na razie. Kocham was bardzo, trzymajcie się. I dzięki, mamo i tato, że przyjechaliście nam pomóc. Super. Good job, Bobby! Good job, Bobby! Take it to the goal! Go, man! Good job, guys. Push it up.